tutaj od czemu wrak, który jakby od jakiegoś czasu się wyłania. O tym wraku kiedyś gdzieś tam ktoś mówił, słyszeliśmy, ale nie wiedzieliśmy, gdzie on jest. W tej chwili po tych wszystkich sztormach, tak jak gdzieś zostało, to jakby bardzo ta plaża została naruszona i dużo piachu zostało jakby przemieszczone. On się wyłania, teraz jest jakby dość niski stan wody, więc go widać. Ludzie, którzy tutaj bywali, mówili, że znajdowali na nim łuski, a więc to może wskazywać na to, że ten wrak jest z 1945 roku. Być może jest z czasów walk okołoprzek. Być może, bo to wszystko się jakby okaże po tym, kiedy go odkopiemy, kiedy dojdziemy do środka. Również dobrze może być to niestety jednostka rybacka, ale wszystko na to wskazuje, że są to, jest to stary wrak. Jakieś stare jednostki, a więc na pewno będą to ciekawe elementy, które wzbogacą nasz skansen morski. Pracy dzięki pomocy wielu instytucji, wielu ludzi przede wszystkim udało się ten wrak wydobyć z podczelu. Nie ukrywam, że to jest bardzo wielka zasługa przede wszystkim Ochotniczej Straży Pożarnej Trytonskiego Brzegu, Urzędu Morskiego w Słupsku i wielu, wielu innych ludzi dobrej woli, którzy pomagali przy tej akcji. Ja im naprawdę bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to wszystko i mam nadzieję, że teraz możemy już powiedzieć z całą pewnością, że skansen morski w Kołobrzegu wzbogaci się o nowe, ciekawe elementy, zabytki, które trafią tam już w Kołobrzegu. Nie możemy powiedzieć z całą pewnością, co to jest za jednostka. Wszystko na to wskazuje, że to jest jakaś szybka jednostka motorowa i raczej stara, tak? Ale no, żadnych napisów, żadnej tabliczki znamionowej jeszcze nie odkryliśmy. One tam na pewno gdzieś są. Musimy to wszystko wyczyścić. Wyciągnęliśmy wczoraj jedną lampę. Dzisiaj też widzimy, że tam w środku jest jakaś jedna lampa. Te lampy być może nam też pozwolą coś bliższego powiedzieć. Oglądaliśmy tą butlę, która została wczoraj wyciągnięta rozruchową z silnika i ona też ma jakieś fajne napisy, tylko to wszystko trzeba oczyścić. Jak długo to potrwa? Nie mam pojęcia. Na razie musimy to wyciągnąć, przetransportować z plaży gdzieś do koło brzegu. Tak, to wszystko na pewno potrwa jeszcze trochę, ale już jesteśmy bliżej końca niż dalej. Tak? Najważniejsze, że ten wrak już został wydobyty z tej dziury. Tak? Jest już na powierzchni, a więc teraz już tylko należy się zająć tym, żeby trafił w jakichś częściach dookoła.